Jak przygotować się do operacji? Najważniejsze w całym tym procesie jest Twoje nastawienie mentalne. Zaufaj lekarzom. Mamy w Polsce najwyższej klasy onkologów, więc jesteś w dobrych rękach. Ale zaufaj też sobie. Dasz radę. Jak już to przetrwasz, to będziesz mogła się cieszyć pełnią życia. I nic Cię już nie zatrzyma. Przed operacją podążaj za wszystkimi wskazaniami lekarza. Podam teraz kilka takich standardowych. Na 5 dni przed operacją zaprzestań przyjmowania jakichkolwiek suplementów bądź ziół, ponieważ mogą one wchodzić w interakcje, nieoczekiwane interakcje z lekami okołooperacyjnymi i mogą też wpływać na gęstość Twojej krwi. Ostatni posiłek zjedz wieczorem przed operacją i nie pij nic na 5 godzin przed operacją. Drogocenne przedmioty zostaw w domu. W dniu operacji nie nakładaj makijażu i nie miej pomalowanych paznokci, ponieważ będziesz miała na palcu sensor i pomalowane paznokcie mogą zaburzać jego pracę. Zamiast soczewek weź ze sobą okulary, weź również szlafrok, kapcie i piżamę. I jeszcze jedna rzecz, nie usuwaj samodzielnie obłosienia, zrobią to lekarze podczas operacji w sterylnych warunkach. Operacja jest procedurą jednego dnia, to znaczy, że przyjdziesz do szpitala rano i wyjdziesz z niego po południu. Jeżeli Twoja operacja jest bardziej inwazyjna, na przykład mastektomia radykalna, wtedy pozostaniesz w szpitalu na jedną górę, dwie noce. Po operacji będziesz obolała i zdezorientowana, dlatego zadbaj o to, aby ktoś odwiózł Cię do domu. Nie możesz samodzielnie prowadzić samochodu, ani podróżować komunikacją miejską. Przede wszystkim zachowaj spokój. Możesz wyobrazić sobie, że to sen, z którego już wkrótce się obudzisz. Koncentruj się na pozytywach. Na przykład na tym, że zdążyłaś, że będziesz żyć. I wyrażaj wdzięczność za te pozytywy, za to, ilu wspaniałych ludzi Cię teraz otacza i ile osób Cię wspiera.